Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku dziennego. Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie proponowanego składu i programu pracy rządu. Proszę panią Prezes Rady Ministrów Hannę Stuchocką o zabranie głosu. Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie. Niepodległość państwa polskiego stała się faktem, którego nikt nie może podawać w wątpliwość. Jej wartość jest tym większa, że nie została podarowana nam przez los, historię czy obcą władzę. Niezawisła i suwerenna Rzeczpospolita zrodziła się z trudu i walki jej obywateli. Trzy ostatnie lata dowiodły w sposób niezbity, że naród polski sprostał wyzwaniu, jakie postawiła przed nim odzyskana wolność. Trzy ostatnie rządy, mimo że nie ustrzegły się błędów, rządziły Polską suwerennie, decydując o losach kraju i nie podlegając obcemu dyktatowi. Żadna siła, ani wewnętrzna, ani zewnętrzna, nie zdołała dla swych celów zawłaszczyć państwa polskiego. Gwarancje wypełnienia słusznych praw i swobód narodu oraz jednostki potwierdzone są przez państwo, w którym nikomu nie odmawia się prawa do prawdy i głoszenia swoich przekonań, w którym ważniejsze od posłuszeństwa i przywilejów stają się zdolności i praca. Skończyły się czasy powszechnych braków i kolejek. Maleje inflacja, a polska złotówka, o której jeszcze niedawno opowiadano złośliwe anegdoty, staje się normalnym pieniądzem, czego najlepszym dowodem jest fakt, że w niej właśnie, a nie w obcych walutach, czyni się oszczędności. Suwerenność i niezawisłość Polski, umacnianie jej bezpieczeństwa oraz tworzenie korzystnych zewnętrznych warunków dla cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju kraju pozostają trwałymi celami polityki zagranicznej naszego państwa. Jesteśmy przekonani, że nasz kraj jest w stanie wpływać na swoje otoczenie międzynarodowe w sposób odpowiadający naszym interesom, a zarazem sprzyjający tworzeniu lepszej, bezpiecznej i pomyślnie rozwijającej się Europy. Żyjemy dziś w państwie sąsiadującym z krajami, wobec których Polska może prowadzić przyjazną politykę. Mamy również wszelkie podstawy, by sądzić, że ze strony naszych partnerów zagranicznych spodziewać się możemy przychylności i woli utrzymania dobrych stosunków z Polską. Taka sytuacja międzynarodowa jest szansą, której nie wolno nam zaprzepaścić. Wysoka Izbo, państwo musi kierować się zasadą dobra wspólnego. Jeżeli państwo jest dobrem wspólnym, to znaczy, że należy do całego narodu, nie zaś do jednej grupy czy formacji politycznej. Rzeczpospolita zatem powinna być przedmiotem troski wszystkich obywateli. Stąd wynika postulat polityki odpowiedzialności za państwo. Mój rząd będzie się stanowczo przeciwstawiać podejmowaniu walki politycznej w formach, które mogą naruszyć autorytet instytucji państwowych. Obywatele mogą po moim rządzie oczekiwać sprawiedliwości, a zarazem zadośćuczynienia za niesprawiedliwość. Z drugiej strony wszyscy musimy czuć respekt przed państwem i prawem. Prawa nie pozwolę szargać. Zawsze, kiedy będzie potrzeba, państwo okazywać będzie swoją władzę. Polska może być i będzie państwem silnym. Mój rząd będzie się starał, aby siłą Polski była siła jego wspólnot lokalnych. Dlatego zrobimy jak najszybciej drugi krok reformy samorządu terytorialnego, rozpoczętej w 1990 roku i dramatycznie dziś opóźnionej. Moja misja musi ostatecznie zakończyć okres sporów i waśni między ugrupowaniami politycznymi. Tworzymy dziś rząd sojuszu dla Polski, rząd zgody narodowej. Fundamentem tego rządu jest mediacyjna rola Solidarności, potwierdzająca wielkość idei, którą uczyniliśmy żywą w sierpniu 1980 roku. Podstawą nowego rządu jest wola porozumienia ugrupowań politycznych, jak również zdecydowanie pana prezydenta w kształtowaniu silnego państwa. Chcę jasno powiedzieć, że owa zgoda i współpraca
stanowią warunek, który stawiam Wam, Panie i Panowie Posłowie, jak i wszystkim Polakom. Tak długo i tylko tak długo będzie trwała moja misja, dopóki ten warunek wszyscy będziemy spełniali. W imię racji stanu spory ideologiczne muszą zostać poza rządem. Formuła gabinetu koalicyjnego wymusi na jego członkach wzajemną lojalność. Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, prace nad konstrukcją rządu, który przedstawiam Wysokiej Izbie, trwały 3 dni. Dziś zaprezentuję jedynie główne założenia działania przyszłego rządu. W ciągu 3 miesięcy przedłożę Wysokiej Izbie szczegółowe programy społeczne i gospodarcze wraz z terminami wprowadzenia w życie poszczególnych przedsięwzięć. Dotyczy to zwłaszcza skonkretyzowania od dawna dyskutowanych i opracowywanych reform administracji publicznej, edukacji, służby zdrowia i ubezpieczeń społecznych. Wysoki Sejmie, ostatnie niedobre doświadczenia utwierdziły nas w pewności, że najwyższe władze państwa muszą ze sobą współpracować. Demokratyczna koncepcja podziału i równowagi władz oznacza właśnie stałą zdolność polityków do kooperacji. Konieczną współpracę między Sejmem, Senatem, rządem i prezydentem musi uregulować mała konstytucja, której szybkiego uchwalenia przez Sejm oczekuję i która, jak sądzę, do tej współpracy stworzy podstawowe warunki. Nie jesteśmy narodem ludzi świętych. Nie będziemy ukrywać przed społeczeństwem niepokojącej statystyki przestępstw, ale kategorycznie przeciwstawiam się widzeniu naszego kraju jako gniazda wyjątkowej korupcji, niekompetencji i chaosu. Dość takiego mówienia o aferach, z którego nie wynika, kto jest winny, a kto pozostaje bez winy. Mój rząd uczyni wszystko, aby przestępcy znaleźli się w więzieniach, oszczercy zostali przykładnie ukarani, a osoby pomówione oczyszczone. Natychmiast zażądam od ministrów przeglądu kryteriów i trybu udzielania koncesji i kontyngentów. Rząd wprowadzi przejrzyste kryteria i jawny tryb postępowania w tego rodzaju sprawach. Państwo musi posiadać sprawny aparat policyjny, co wymaga środków dla jego skutecznego działania. Minimalnym tego warunkiem jest rzetelne wykonanie ustawy budżetowej. Chcąc przeciwdziałać przestępstwom celnym i skarbowym, postawimy na mechanizmy motywacyjne pracowników służb celnych i skarbowych na godziwe ich wynagradzanie. W strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych panuje destabilizacja. W ciągu 2 lat kieruje nimi 5. minister, 3. komendant policji, 4. szef Urzędu Ochrony Państwa. Z drugiej zaś strony widać wyraźnie, że resort ten koncentruje zbyt wielką władzę nad krajem. Przywrócenie spokoju i stabilizacji oraz reforma dekoncentrująca władzę ministra spraw wewnętrznych będą ważnymi celami polityki mojego rządu w tym resorcie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych musi służyć państwu i tylko państwu. Widzę konieczność stworzenia mechanizmów, dzięki którym w życiu publicznym uczestniczyliby wyłącznie ludzie uczciwi, kompetentni, wolni od niejawnych powiązań i nieobciążeni współpracą z komunistyczną policją polityczną na szkodę niepodległości państwa bądź współobywateli. Mój rząd jeszcze w tym roku zacznie wprowadzać przygotowaną rok temu reformę Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego. Jej zasadniczymi elementami będą rozdział pomiędzy dowodzeniem a cywilnym administrowaniem wojskiem, integracja Sztabu Generalnego oraz równomierna dyslokacja wojsk na terenie całego kraju. Siły zbrojne poddane będą, zgodnie z konstytucją, zwierzchnictwu prezydenta. Liczebność armii ulegnie zmniejszeniu do stanu około 250 tysięcy. Nie oznacza to jednak redukcji kadry zawodowej, której udział w całości armii
chcemy stopniowo zwiększać. Zapewniam, że dla każdego wartościowego żołnierza będzie miejsce w Wojsku Polskim. Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, poprawa warunków bytu rodzin, ożywienie gospodarki oraz hamowanie inflacji będą dla Rady Ministrów podstawowymi celami. Zasadą kształtowania ustroju ekonomicznego pozostaje proklamowana w tej Izbie przez pierwszego niekomunistycznego premiera społeczna gospodarka rynkowa. Oznacza ona harmonijną równowagę pomiędzy indywidualną odpowiedzialnością człowieka za byt jego rodziny, a solidarnością społeczną. Chcemy zatem, po pierwsze, aby państwo zmniejszało obszar własnej działalności gospodarczej, koncentrując się na systemie prawnej regulacji i kontroli, tam, gdzie wymaga tego ochrona fundamentalnych interesów państwa lub bezpieczeństwa obywateli. Państwo pozostanie natomiast odpowiedzialne za infrastrukturę gospodarczą. Po drugie, aby respektowana była własność prywatna i wolność zawierania umów, a stabilny system prawny stanowił ramy konkurencji rynkowej. Po trzecie, aby uszanowana była zasada pomocniczości państwa, ograniczająca jego funkcje do takich, które nie mogą być sprawowane przez gminy, stowarzyszenia, rodziny i samych obywateli. Po czwarte, aby pomoc państwa przyznawana była osobom naprawdę tego potrzebującym. Niemoralne jest, by zdrowi i zamożni korzystali z pomocy państwa na równi z biednymi i bezradnymi. Po piąte, aby państwo zapewniło każdemu równy start życiowy, gwarantujący dostęp wszystkich dzieci do szkolnictwa podstawowego i zawodowego, a w miarę zdolnień do wszystkich szkół. Wysoka Izbo, trzy decydujące o powodzeniu reform gospodarczych zdaniem rządu to trwałe przezwyciężenie kryzysu finansów publicznych, poprawa efektywności przedsiębiorstw poprzez prywatyzację i zmianę sposobów zarządzania w sektorze państwowym oraz unowocześnienie rolnictwa i rozwój pozarolniczych funkcji wsi. Punktem wyjścia do przezwyciężenia kryzysu finansów publicznych będzie dążenie do wykonania uchwalonego budżetu. Podejmiemy działania odbudowujące wpływy budżetowe. Oczekujemy, że Sejm w krótkim czasie uchwali ustawę o podatku od towarów i usług. Dokończona w ten sposób reforma podatkowa zapewni nie tylko lepszą egzekucję podatków, ale także pozwoli każdemu obywatelowi uzyskać wiedzę o płaconych podatkach. Czytelny system podatkowy i uproszczony sposób płacenia podatków przybliży każdemu oczywistą prawdę, że rząd może wydawać tylko tyle pieniędzy, ile zbierze od obywateli. Dyscyplina podatkowa jest jednym z najważniejszych elementów odpowiedzialności obywatela za państwo. W Polsce, kraju o niskim, jak na Europę, dochodzie narodowym, zwiększanie obciążenia gospodarki narodowej na rzecz budżetu jest niemożliwe. Tłumiłoby to przedsiębiorczość, pogłębiało recesję. Dlatego niezwykle istotną rolę odegra reforma wydatków budżetowych. Przede wszystkim poprzez zreformowanie służby zdrowia i edukacji. Konieczne jest również ograniczenie subwencji sprzecznych z realizowaną polityką. Wysoki Sejmie, spośród wszystkich krajów wychodzących z komunizmu, to właśnie w Polsce niezależni ekonomiści najwcześniej wskazali powszechną prywatyzację jako szansę radykalnej zmiany gospodarki i uwłaszczenia obywateli. Stało się polską specyfiką realizowanie prywatyzacji poprzez tworzenie spółek pracowniczych. Podobnie w otoczeniu rolnictwa zmierzamy do takich stosunków własnościowych, w których rolnicy uczestniczą w podziale zysku pochodzącego z przetwórstwa produktów ich pracy. Mój rząd będzie pobierał te formy uwłaszczania społeczeństwa. Mają one tę istotną zaletę, że przeciwdziałają społecznym konfliktom wywoływanym przez prywatyzację. Niestety, prywatyzacja stała się szansą nie tylko dla przedsiębiorczych i uczciwych. Przywiązujemy najwyższą wagę do wyeliminowania nadużyć
oczyszczenia złej atmosfery i przyspieszenia prywatyzacji. Rząd mój stworzy mechanizmy motywacyjne, które uzależnią dochody ludzi zarządzających majątkiem państwowym od wyników ich działań. Nie może bowiem powtórzyć się taka sytuacja, w której opłaca się degradować przedsiębiorstwa przed ich prywatyzacją. Rząd przedłoży w ciągu 3 miesięcy konieczne projekty ustaw, w tym ustawę o Skarbie Państwa. Nie może utrzymać się absurdalny obyczaj, wedle którego dyrektorzy doradzają związkom zawodowym, jak wymusić na państwie tolerancję dla własnej nieudolności. Przedstawicielom pracowników zapewnimy wgląd w stan spraw przedsiębiorstw. Wyposażymy dyrektorów w stosowne do ich odpowiedzialności kompetencje. Negocjacje odpowiedniego paktu z przedstawicielami pracowników podjęte będą niezwłocznie. Wraz ze zmianą sposobu współzarządzania czuwać będziemy nad zachowaniem ustawowych uprawnień związków zawodowych. Koniecznym warunkiem poprawy sytuacji jest także dokończenie prac nad ustawą oddłużeniową, która zostanie powiązana z reformą bankowości. Wysoki Sejmie, mówiąc o harmonijnym rozwoju Polski, skupić się trzeba szczególnie na rolnictwie, z którego utrzymuje się 1/3 społeczeństwa. Mając świadomość, jak wielki jest wkład rolników w życie gospodarcze kraju, będziemy zabiegać o ich współuczestnictwo w zachodzących przemianach. Państwo będzie wspierać przemiany struktury agrarnej na wsi przez powiększanie gospodarstw indywidualnych rolników, a także poprzez udostępnienie rolnikom ziemi państwowej w drodze dzierżawy. Mój rząd wesprze rozwój przemysłu rolno-spożywczego jako podstawowego czynnika dla pomyślnego rozwoju rolnictwa. Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużania Rolnictwa posłuży rozwiązaniu najważniejszych dla wsi problemów. Pomoże rolnikom, którzy popadli w tak zwaną pułapkę kredytową w roku 1990. Fundusz zaangażuje się w modernizację gospodarstw rolnych. Zmiany w rolnictwie wymagają jednak czynnego uczestnictwa rolników. Oczekujemy, że będą oni brać udział w odtwarzaniu autentycznej spółdzielczości, będą wywierać wpływ na politykę swych banków i rozdział kredytów. Zostanie zachowany wypracowany system interwencjonizmu państwa w ceny produktów rolnych. Wysoki Sejmie, przyjęte przez rząd zasady społecznej gospodarki rynkowej powodują konieczność adresowania pomocy państwa do tych ludzi i ich rodzin, którzy w kłopotach znaleźli się bez własnej winy. Istnieje pewne niezbędne minimum zaspokojenia potrzeb życiowych, którego obywatel może od państwa oczekiwać. Zasiłki przydzielane przez państwo będą uzależnione od dochodów rodziny. Nowa rzeczywistość społeczna oraz ekonomiczna nie może spowodować powstania całej grupy ludzi, dla których pomoc socjalna państwa stanie się pretekstem do zaniechania własnych wysiłków na rzecz utrzymania siebie i swojej rodziny. Tu leży granica opiekuńczości państwa. Dla czynnego przeciwdziałania bezrobociu, zwłaszcza w regionach, w których jest ono największe, rząd będzie wprowadzał system robót publicznych. Walka z bezrobociem na każdym poziomie wymaga dobrej organizacji i współdziałania władz centralnych, regionalnych i samorządowych. Sprawniejsze powinny być wszelkie działania na rzecz ułatwiania zmiany zawodu przez bezrobotnego. Widzę też konieczność tworzenia nowych i solidnych podstaw systemu ubezpieczeń społecznych oraz opracowania nowych zasad, na których opierać się będą fundusze emerytalne. Rząd będzie dostrzegał, iż jednym z najpilniejszych jego zadań jest prowadzenie odważnej polityki mieszkaniowej. Potrzeby są ogromne. Tymczasem większość obywateli nie ma środków na zdobycie własnego mieszkania. Wysokość oprocentowania kredytów mieszkaniowych może być znacznie obniżona, a kredyty te powinny być dostępne również dla rodzin średniozamożnych.
Wymagać to będzie niekomercyjnego systemu oszczędzania bez zysku i opodatkowania. System ten powinien korzystać z pomocy zagranicznej. Niezależnie od tego, konieczne jest porządkowanie systemu własnościowego, zwłaszcza w odniesieniu do mieszkań zakładowych. Odpowiedzialne resorty, współpracując ze związkami zawodowymi, podejmą pracę nad nowelizacją kodeksu pracy. W formie rozporządzenia jak najszybciej zostaną wydane przepisy wykonawcze zapewniające realizację ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W stosunkach ze związkami zawodowymi będziemy chcieli doprowadzić do porozumień, kładąc nacisk na obustronne dotrzymywanie zawartych umów. We wprowadzaniu w życie społecznej polityki państwa uznajemy za niezmiernie istotne powiązanie środków ułożonych przez państwo z prawdziwą aktywnością społeczną. Chcemy osiągnąć ten cel przez zwiększenie udziału instytucji niepaństwowych w tym procesie. Gminy winny uzyskać większe niż dotychczas kompetencje w realizowaniu ogólnych założeń polityki socjalnej państwa, co skutkować będzie lepszą kontrolą społeczną nad jej wypełnianiem. Konieczne jest zagwarantowanie prawnej i instytucjonalnej stabilizacji systemu edukacji. Przerwiemy proces ubożenia nauczycieli. Zrobimy wszystko, aby odbudować prestiż nauczyciela i wiarę w jego posłannictwo. System stypendialny w szkołach wyższych będzie preferował młodzież szczególnie uzdolnioną. Wszystkie zmiany przeprowadzać będziemy w konsultacji ze środowiskiem nauczycieli i środowiskami akademickimi. Pora zakończyć przewlekające się prace nad reformą systemu ochrony zdrowia. Czas przejść do jej wdrożenia. Istotnym jej elementem musi być wprowadzenie systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Do czasu wprowadzenia nowego systemu zostanie bezzwłocznie przygotowany program funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej na okres przejściowy. Publiczna opieka zdrowotna musi zapewnić każdemu z nas minimum bezpieczeństwa zdrowotnego i gwarancję otrzymania pomocy w nagłej potrzebie. Wysoka Izbo, polityka zagraniczna państwa polskiego musi być stabilna i otwarta na zachodzące w naszym sąsiedztwie przemiany. Jej sukces nie jest możliwy bez osiągnięcia zgody wokół fundamentów polskiej racji stanu. A jej niezmiennym priorytetem pozostaje orientacja europejska. Wymagają tego podstawowe interesy naszego państwa, narodu i społeczeństwa. Wobec Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i wielu innych państw europejskich istnieje znaczny potencjał rozwoju partnerskich i korzystnych stosunków wzajemnych. Ale kluczowym zadaniem jest integracja Polski ze wspólnotami europejskimi. Przed kilkoma dniami Wysoka Izba wyraziła zgodę na ratyfikację Układu Europejskiego. Była to decyzja historyczna. Obecnie sprawą podstawową jest systematyczne, rzetelne i całościowe wykonanie tego układu. Daje on na wstępie Polsce szansę dla jej eksportu. Ważnym zadaniem rządu będzie zatem przygotowanie na czas naszych eksporterów do nowej sytuacji. Tak, aby potrafili wykorzystać otwierające się rynki i rozwinąć produkcję. Z drugiej strony, we właściwym czasie należy przygotować naszych producentów na rozszerzającą się, nieuniknioną konkurencję zagraniczną. Rząd jednak zdecydowanie będzie chronił krajowe rolnictwo w okresie jego dostosowywania się do gospodarki europejskiej przed nieuczciwą konkurencją zagraniczną. Mój rząd będzie dążył do tego, aby bezpieczeństwo Polski było równe bezpieczeństwu innych państw europejskich, wiążąc to z przybliżaniem perspektywy członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Polska nadal będzie aktywnie uczestniczyć w KBWE oraz wykazywać inicjatywę w umacnianiu i rozbudowie procesu helsińskiego. Stabilizacją ogólnoeuropejską gwarantuje także polityczna
i wojskowa obecność Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Europie, którą rząd kierowany przeze mnie będzie zdecydowanie popierać. Pamiętać jednak trzeba, że w obecnym czasie nie istnieje prosta formuła bezpieczeństwa naszego państwa, gwarantująca nam zarazem miejsce w społeczności międzynarodowej. Odpowiedzią na obecne wyzwania i szanse winna być dynamiczna polityka rozwoju kraju oraz budowa wielostronnego systemu powiązań międzynarodowych. Kanonem polskiej polityki zagranicznej pozostają bliskie stosunki ze wszystkimi naszymi sąsiadami. W polityce wschodniej rysuje się szczególna możliwość polityki aktywnej w stosunkach z Rosją, Ukrainą, Białorusią i Litwą. Zainteresowani jesteśmy zwłaszcza kwestiami bezpieczeństwa i równowagi, wymiany gospodarczej oraz sytuacji Polaków mieszkających za naszą wschodnią granicą. Wobec wyzwań, które niesie ze sobą integracja europejska, wciąż istotna, mimo wielu trudności, jest współpraca w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego. Zdolność współdziałania państw Trójkąta będzie sprawdzianem stabilności naszego regionu Europy i wzmocni pozycję naszych krajów jako partnerów wspólnot europejskich i ich krajów członkowskich. Pragnę wykazać osobiste zaangażowanie we wspieranie wysiłków Stolicy Apostolskiej na rzecz sprawiedliwości, demokracji, solidarności i niepodzielnie traktowanego pokoju. Rolę ONZ mój rząd widzi jako pierwszoplanową. Zasadniczą sprawą pozostanie utrwalanie związków z Polakami na świecie i konsekwentne zabezpieczanie przez rząd polski ich interesów. Cała polityka zagraniczna mojego rządu będzie głęboko osadzona w normach moralności i prawa międzynarodowego. Wysoka Izbo, dla zrealizowania tych zarysowanych tutaj celów wnoszę o powołanie Rady Ministrów w składzie. Wiceprezes Rady Ministrów Henryk Goryszewski, wiceprezes Rady Ministrów Paweł Łączkowski, minister, szef Urzędu Rady Ministrów Jan Maria Rokita, minister Edukacji Narodowej Zdobysław Flisowski, minister Finansów Jerzy Osiatyński, minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Andrzej Bratkowski, minister Kultury i Sztuki nieobsadzony, minister Łączności Krzysztof Kilian, minister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz, minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zygmunt Hortmanowicz, minister Pracy i Spraw Socjalnych Jacek Kuroń, minister Przekształceń Własnościowych Janusz Lewandowski, minister Przemysłu i Handlu Wacław Niewiarowski, minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Gabriel Janowski, minister Sprawiedliwości Zbigniew Dyka, minister Spraw Wewnętrznych Andrzej Milczanowski, minister Spraw Zagranicznych Krzysztof Skubiszewski, minister Transportu i Gospodarki Morskiej Zbigniew Jaworski, minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Andrzej Arendarski, minister Zdrowia i Opieki Społecznej Andrzej Wojtyła, minister, kierownik Centralnego Urzędu Planowania Jerzy Kropiwnicki, minister, członek Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki, minister, członek Rady Ministrów Jerzy Kamiński, minister, członek Rady Ministrów Zygmunt Ejsmont. Ponadto proponuję powołanie na stanowisko kierownika Komitetu Badań Naukowych pana Witolda Karczewskiego. W razie powołania Rady Ministrów w proponowanym składzie zamierzam powierzyć wicepremierowi Goryszewskiemu kierowanie pracami Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Rady Ministrów, wicepremierowi Łączkowskiemu koordynację spraw politycznych, ministrowi Bieleckiemu zagadnienia integracji z EWG, ministrowi Kamińskiemu sprawy parlamentarne i kontaktów z ugrupowaniami politycznymi, ministrowi Ejsmontowi promocję przedsiębiorczości. Pragnę zapewnić panie i panów posłów, że marszałek Sejmu otrzymał ode mnie pisemne oświadczenie dotyczące wniosku pana posła Barczyka. Panie marszałku,
Panie i Panowie Posłowie, jest rzeczą słuszną domagać się od rządu, by umożliwił ludziom pracę, dał ochronę jej i jej owocom. Władza polityczna może sprzyjać dobru ogółu, do tego jest powołana i z tego czerpie swoją prawomocność. Nie może ona jednak zastąpić pracy ludzi, ani sama doprowadzić do dobrobytu. Próby zaspokojenia tych roszczeń są beznadziejnie nieskuteczne, a jednocześnie utrudniają, uniemożliwiają nawet osiągnięcie trwałego, ekonomicznego i społecznego postępu. Sądzę, że nie dość wyraźnie zaznaczyliśmy, że minął czas rewindykacji, że pora zacząć pytać, co możemy dać Polsce. Polska pozbyła się obcej dominacji i złego ustroju bez przelewu krwi z zachowaniem pokoju. Otrzymaliśmy szansę i obowiązek budowy niepodległości państwa, dostatku rodzin i wolności człowieka. Wierzę, że starczy nam, wszystkim obywatelom Polski, siły, rozumu i woli, aby go wypełnić. Opatrzność postawiła przed nami zadania. Wierzę, że da nam także siłę dla ich godnego spełnienia. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, pani premier.